No i idąc tą ścieżką dochodzimy do takiego odcinka już bardziej kamienistego i wąskiego. Przechodzimy obok tego szczytu. Za chwilę będę szedł, jak sami widzicie, już droga skręca. Bardzo blisko tego szczytu będę za chwilę przechodzić. Można wejść, ale dzisiaj tego nie zrobię. Kiedyś wejdę, dzisiaj nie. Więc idę dalej. No i obchodziłem ten szczyt tutaj właśnie w tym momencie mniej więcej. Tam jest ten kanion i widok na miasto, na Wratce. To jest właśnie w tamtym momencie. O, tutaj gdzie widzimy te skały. Więc jak widzicie, trochę trzeba przejść. Jest w pół do 11. Półtorej godziny już jestem w trasie. Kilometry kolejne mijają, minuty też. Czas zbawienny. Jak dla mnie, całkiem spoko. Półtorej godziny dotąd. No super, jestem zadowolony. I forma też jest bardzo dobra. Tak, więc to tutaj, o, pamiętam, byłem zimą. Może uda mi się wrzucić jakiś fragment tego miejsca. Jak to wyglądało zimą, a jak teraz wygląda. O, pierwszy jastrzęby owaty. O, dokładnie. O, jaki ptaszek. Były tu zaspy. Co prawda pięknie, ale bardzo dużo śniegu było. Tam jeszcze kawałeczek dotrzemy, będą takie ruiny starej osady. I wtedy już zacząłem schodzić z powrotem. A byłem już tak bardzo blisko skakli. Dzisiaj lecę dalej do skakli i będzie to bardzo udany dzień. Zawsze każdy dzień, nawet jak się jest chorym, jak ostatnio, to zawsze warto wyjść, chociaż chwilę sobie pochodzić. Zobaczcie, tutaj możemy się wspiąć na górę, na ten szczyt i będziemy widzieć miasto. Miasto. I teraz tak, tutaj tymi krzakami sobie musimy przejść. Tak, tutaj. No i widzicie, to jest dosłownie 5 minut i jesteśmy na górze. Jednak ja nie wchodzę, bo zobaczcie, jakie krzaki. Jest jesień, ale co jest ważne, że jest gorący dzień dzisiaj i na pewno nasze żmijki wyjdą się poopalać. A jeżeli chodzi o wspinanie, zobaczcie, jaki grzyb. Jeżeli chodzi o wspinanie, to sami wiemy, że ład, co ja gadam w ogóle, no, że nie będę się wspinać, bo jest niebezpiecznie. I tak, za tą górą jest skaklia. Teraz możemy iść tędy albo tędy. Pójdę tędy, bo ja się kieruję bardziej w stronę skakli, czyli tam muszę iść, aniżeli tam. Zapewne i tak się złączą te dwie drogi. No zimą lepiej jest o wiele, bo kwestia tego typu, że nie ma tej roślinności tyle takiej. Ale tu zaraz będzie polana. No i dobra, wyszłem tutaj, zobaczcie, przez te krzaki na polanę i jest rzeczka. No i niech mnie te bicze biją, że to jest właśnie skaklia. A więc wychodzimy z tych krzaków, dochodzimy do tej rzeczki, do tego strumyku i teraz ważna rzecz, że to nie jest strumyk, który płynie przez wodospad skaklia, tylko musimy udać się mniej więcej na tę zieloną górkę, coś jakby można iść przez tą dżunglę, zaraz będzie ścieżka. Najważniejsze, żeby obejść mniej więcej tą górkę, tam gdzieś jest skaklia za tym wzniesieniem. No i idę dalej. Idę tutaj, bo jakieś ślady są. I dojdę do jakiejś ścieżki. Tak czy siak, skierujmy się w tę właśnie górkę. W stronę tej górki. Tutaj mamy pięknie przystrzyżoną trawę, bo owce sobie tutaj się pasą, jak widać. A teraz nie widać, ale ogólnie. Więc nie ma problemu.
O, tutaj mamy już bardziej, zobaczcie, wydeptaną ścieżkę, więc idę sobie. O. Mam jeszcze trochę czasu. Fajnie by było, jakbym jeszcze się dostał na tą górę. Coś tam chodzi po tej górce. Co to może być? Sępy? Da się to przybliżyć, czy nie? O. Co to jest? Sęp? Bocian? Zobaczcie, są ruiny tego starego domu. To jest to miejsce, w którym wyszedłem. W którym wyszedłem zimą. No i tutaj z tej strony właśnie przechodzimy między tym szczytem. Zobaczcie, jak to tego, do tego szczytu jest blisko. I sami zobaczcie, przy tej ruinie jakaś tam ścieżka prowadzi, to więc idę dalej tą ścieżką. Kieruję się na szczyt tamtej góry. Uwaga na kupy. Zaraz po tych krzakach będzie pewnie już znośniej. O, już jest, zobaczcie. Sami widzicie, jest już o wiele, wiele lepiej. Jakieś zabudowania też są. O, i teraz już tylko trzeba podążać prosto tutaj. Jak sami widzicie, polana wielka, jakieś resztki zabudowania i ścieżka jak malowana. A ja idę czym prędzej dalej i dalej. Czyli tak jak mówiłem, tę piękną górkę i te dwa wzniesienia trzeba minąć i dojdziemy do skakli. Tu już jest tak bardziej turystycznie, magicznie, bajecznie, w miarę prosto. Szczyt Orłowiec. Fajna, jak to się mówi, przygoda, by sobie spędzić na przykład weekendowy dzień. Zobaczcie, jakie fajne suche rzeczy rosną, jakby słoneczniki dziwne, aczkolwiek widać, że bardzo fajne, jeżeli chodzi o ozdoby, fajny materiał do ozdoby, by zrobić jakąś fajną zimową ozdobę, wieniec czy coś takiego. Zobaczcie, ile dzikiej róży, winko można zrobić, albo też można zrobić to głuk, tak? Po polskiemu, a w Bułgarii szybka i robi się z tego konfitur, czyli dżemik powidła. Piękna jesień, jak sami wiecie, w Bułgarii każda pora roku jest piękna, zima cudowna, wiosna też jest piękna, lato jest latem, a jesień jest piękna, złota jesień, ciepła. Sami widzicie, patrzcie, jak się telefon dziwnie zachowuje. Więc idę sobie cały czas trasę tą ścieżką. Tutaj zauważcie, że też jakaś jest wydeptana. Fajna trasa, polecam dla rodzin, na przykład z dziećmi, jest bardzo bezpieczna. Pomijając tamte skały na początku trasy, jeżeli tam będziemy z dziećmi uważać, to później tutaj już jest całkiem znośnie, bardzo przyjemnie, czyste powietrze, piękna natura, wspaniała okolica, można spędzić bardzo miło dzień i nabrać pozytywnej energii, co jest ważne w tych czasach. Żyjąc wśród niedorozwojków. Dobra. No więc jestem już tutaj. Ten szczyt mały, tędy podążałem. Obchodziłem tą dużą górę Orłowiec z tamtej strony, później zawijałem w tamtą stronę, tak, tam jest miasto Wraca. Tu już widać jakieś szczyty na wyciągnięcie ręki i jestem na szczycie. O! Trochę, i tam Marków Kamak już, i piękny motyl. I jestem na miejscu prawie. Perfekt. Pięknie. Ta nagroda za to, że się człowiek nie poddał. Bo jak się idzie na wykupioną wycieczkę, bądź ktoś organizuje
bądź ze znajomymi się idzie, bądź cokolwiek podobnego, to musimy iść i to zresztą to się inaczej idzie, ale jak idzie się samemu, to łatwy sposób dać se na luz, jak sobie dać se siana, po co się masz męczyć, na co ci to potrzebne. I tak, zobaczcie, Marków Kamak we własnej okazałości, i to ta druga strona. Byłem na wiosnę, tak, na Marków Kamak, tam na górze i przeszłem całe te pasmo i wyszłem tam na tym szczycie, obeszłem to z tamtej strony, tam jest miasto Zgorigrad. Spróbowałem zejść, niestety tam zejścia nie ma. Jak chcecie udać się do Zgorigrad, to musicie podążać tą trasą. Widać, że samochody nawet tędy mogą dojechać. I teraz tak, jakbyście wracali z powrotem nie z Hakią, tylko z tutaj tędy, co przyszliście, no to uważajcie, żeby nie zboczyć na tutaj małą taką ścieżkę. Idźcie tą szeroką. I teraz zobaczcie, o tym mowa właśnie. Zobaczcie, jakie to jest piękne. It's magic. Biorę sobie jeden dla mojej pięknej córki. Ale tu ma kolce. Piękne. Biorę jeden. Mam nadzieję, że to nie pod okroną, no ale jakby było, to i tak już jest suche. Więc biorę. I zobaczcie, jest Marków Kamak i Skaklia na dole. Super. Za chwilę schodzę. 2 godziny praktycznie, jeszcze 10 minut mam. I będę akurat na dół zejdę do rzeczki. I to będzie akurat już na Skakli. Tak, zrobię tam parę fotek i schodzę na dół. Czyli 3 godziny trasy zamknę w 3 godziny. I teraz ważna rzecz. Jeżeli tutaj idziemy i mamy tę wielką ścianę, która się nazywa Marków Kamak, to proszę was, i tutaj na dole wodospad Skaklia, tutaj gdzie te owce chodzą, tam płynie rzeczka. I teraz tak, jeżeli chcemy na wodospad Skaklia, to możemy sobie podejść do rzeczki. I to jest bardzo ważne, że zejście ze Skakli jest tutaj, za tym zniesieniem, tutaj za tymi kamieniami. Trzeba iść w tę dżunglę, tutaj w tę stronę. Czyli nie idźcie, możecie zwiedzić sobie Marków Kamak oczywiście, później zejdźcie z powrotem do rzeczki i kierujcie się w stronę nie tej ścieżki, skąd teraz przyszliście, lecz tutaj bardziej musicie przy szczycie iść, przy ścianie tak zwanej, i tutaj zejść przy tych kamieniach, wejść w las, tam będzie ścieżka, za chwilę ją pokażę. Na razie idziemy do zabudowań mniej więcej i skręcimy przy rzece. No i te psy są, to jest właśnie niezbyt dobra sprawa, że tu właśnie te owce jak mają, to i psy są. Więc tak, dochodzimy więcej do tych budek. Tu mamy konie. Tam jest miejscowość z Gorigrad. Tu mamy owce, dzikie psy, wredne, wielkie, które musimy mieć na oku. Tam jest pasterz, tutaj płynie rzeczka Skaklia. No i tak, ja idę sobie do tego momentu i później już trzeba tam od Skakli, od tej całej rzeczki, musimy podążać w tamtą stronę, mniej więcej do tej górki tutaj, i to będzie nam wytyczać tą ścieżkę, zejście przez Skaklię. Tutaj gospodarz sobie wełnę od owiec pozyskuje, a tutaj mamy już rzeczkę, bardzo piękny teren. Jedynie te psy, jeszcze raz mówię, to trzeba było mieć jakąś broń. Ja mam nóż w razie, no ale jakby jakiś kundel ugryzie, to też będzie bieda. No i zobaczcie, tam jest tablica informacyjna. Rzeczki nie ma. Wyschła, Skaklia nie płynie. Pusto. Dlatego nie będziemy mogli zobaczyć wodospadu Skaklia. Idę, obejdę te psy dookoła, żeby mi krzywdy nie zrobiły. Marków Kamak. Wszedłbym sobie, ale już mało czasu mam. Następnym razem uderzę od strony Skakli, wejdę sobie tutaj na Marków Kamak i prawdopodobnie zejdę sobie do Zgorigrad. Tam jest jakaś budka, wtedy widziałem to ze szczytu. Z tamtej strony jest budka, która służyła się do odpoczynku. Zasłon tak zwany.
No, fajne miejsce, bardzo urocze. Warto odwiedzić. I tak. No i dotarłem do Skakli, która nie płynie. Markow Kamak i tutaj za tym szczytem zaczyna się zejście, czyli musimy tutaj udać się kawałeczek tak jakby z powrotem i podążamy na zejście do tej jaskini. Przejdziemy jaskinię. Uważajcie na żmije. One lubią takie miejsca. Zimą, co byłem tutaj wtedy, to woda płynęła, rzeczka płynęła dość mocnie, okazale. A dzisiaj sucho, nic nie płynie, bo nie pada. Nie pada. Ten rok jest bardzo suchy w Bułgarii, to makabration. I teraz dzięki temu można na przykład dojść do Skakli. Jak sami widzicie, ewidentnie miejsce bardzo godne odwiedzenia. Zwłaszcza po suszy, jaka tutaj nas w Bułgarii dotknęła. Zobaczcie, możemy udać się tutaj do tego miejsca. Markow Kamak. I teraz tak, tutaj za chwilę będę już schodzić w dół na ulicę Balesica. Tam niżej nie schodzę, bo bym musiał tędy to zrobić. Tam już jest niebezpiecznie. Nogi mnie bolą. Nie ryzykuję, nie kuszę losu. Więc wchodzę z powrotem. Zobaczcie tutaj, jaki jest widok piękny. Tak, więc i ta górka Vestnica. Vestitela. Wam pokażę, bo ostatnio nie było dane i trzeba uważać na te popieprzone psy, bo jeżeli nas zaatakują, to będziemy mieli problem. Bardzo fajne, widzicie, skałki do pochodzenia, do powspinania się. Mała górka, bardzo blisko centrum. Bardzo łatwy dostęp. Więc pamiętajcie, dochodząc do rzeczki bądź koryta, które by nam wskazywało, że w dni deszczowe może płynąć tutaj rzeka, to chcąc zejść z Skaklią dołem, to idźcie w tę stronę, czyli z powrotem, jakbyście wracali jednak tutaj od razu blisko czapy tego wodospadu. Na przykład tu ścieżkę mamy, to idę i podążam ścieżką i za chwilę dojdę do takich drzewek, do bardziej takiego lasu i wtedy po jakichś tam 2-3 minutach marszu przez ten lasek docieram do zniesienia tej jaskini. Tam trzeba się wykazać troszeczkę orientacją, byśmy wyszli tam, gdzie musimy wyjść, żebyśmy nie wyszli tam, gdzie byśmy nie chcieli wyjść. Kuczo sobie siedzi. Kuczo, kuczo. No. I taki klimat. Owce. Owce i manowce. Pruch. Tędy pójdę. Owce się pasą. Skaklia, Markow Kamak. Piękna okolica, miasto wraca. Niestety muszę bliżej tych owiec pójść, bo kucio tu już idzie. Obserwuje mnie. Śledzi. No nic. Super kucio. Nie zrobi nic. Wpadłem na taki pomysł, że na jakąś parówkę tanią kupić. I na przykład dla takiego pieska paróweczkę dać. To wtedy się szybko zaprzyjaźnimy. Kucza. I tutaj tędy idę. O. I taka. I tu za chwilę będzie już zejście na Skaklię.